Reżyseria: Pod słońcem południa. Obstawiam 7, 8, 13 i 31 z sąsiednimi. Proszę bardzo. Koniec zakładów. 31 czarne. Którego pani się urodziła? 19. Na 19. Wygrywa od ponad godziny. Co robimy? Nic. Zanieś mu następną butelkę na koszt firmy. Jeszcze raz 19. Pilnuj, żeby miał pełny kieliszek. W tym tempie wkrótce rozbije bank. Wieczór dopiero się zaczyna. Co się stało? Tylko tobie mogę powiedzieć. Mój śmiertelnie chory ojciec trafił do więzienia przez Jacques'a Nilsa, mojego wspólnika. Co zamierzasz? Zabiję Draga. Przyjmij moje kondolencje. Lubiłem twojego ojca, chociaż różniliśmy się w wielu sprawach. Na pewno byłby dumny ze swojego syna, wiedząc, jak prężnie działa firma. Wiedział też, co pan dla niego zrobił. Zapomnijmy o przeszłości. Ja nie zapomnę. Podobno Beatrice Valbon kandyduje na urząd mera. Słyszałeś o tym? Co nieco. Jeśli zostanie merem, nakaże zamknąć kamieniołom pod pretekstem zanieczyszczania powietrza. To jej siostra Marie tego żąda. Załatwię to z nimi. Miłość jest złym doradcą. Dzięki panu Marie mnie nie cierpi. Beatrice nie może wygrać. Wystawię kontrkandydata. Kogo? Ciebie. Pan chyba żartuje. Pochodzisz stąd, masz niezłą opinię jak na Lantowska. Jesteś przedsiębiorcą. Nie będę rywalizował z Beą. Z powodu jej siostry? Funkcja mera otworzy ci drogę do kariery. Bez władzy politycznej nic nie zdziałasz w tym kraju. Nie mam takich ambicji. Niech pan poszuka kogoś innego. Jeszcze nie skończyłem. Twój brat spędził noc w kasynie. Najpierw dużo wygrał, później wszystko stracił. Wierzył, że się odegra, więc pożyczyłem mu sporą sumkę. Nie miał szczęścia. Ile jest winien? Wystarczy, żeby posiedzieć w więzieniu. Chyba że przyszły mer poprosi, żebym nie wnosił sprawy. Nic pana nie powstrzyma. Polityka polega na tym, że w końcu dogadujesz się z wrogiem. Ponętna, sympatyczna, odpowiedzialna. Głosuję na ciebie w ciemno, bo jestem jedyną kandydatką beznadziejną.
Po co się pakowałam w te wybory? Dobrze się składa. Przestaniesz rozmyślać nad sobą. Przepisz mi mocniejsze tabletki. Te, co masz, wystarczą. Odmawiasz pomocy choremu. Poproś mamę o ziółka. Ja ci każę działać. To moje lekarstwo. Co ja będę robić w Merostwie? Na początek udzielisz mi ślubu. Tobie? Za dwa dni mam dać odpowiedź Pascalowi. Powiesz tak? Jeśli ty poprowadzisz uroczystość, zatem musisz wygrać. Zobaczcie, mój strój na karnawał. Wspaniały. Kim będziesz? Czarodziejką Kirkę. Teraz rozumiem, dlaczego Lewo chciał być Odysem. Jak ci się podoba moja maska? Bardzo ładna. Chyba nie chcesz tu siedzieć sam. Wszyscy idą na karnawał, to wielkie święto. Nie w głowie mi to, mam dużo pracy. Marna wymówka. Musisz trochę odpocząć. Nils chce, żebym startował w wyborach. Naprawdę? Chce się mną posłużyć za karciane długi Piera. Ostrzegałam cię. Zgódź się. Nie jest powiedziane, że wygrasz. Muszę wygrać. Nie rozumiem. Żeby zniszczyć Nilsa. Martwię się tylko, że Beatrice mnie znienawidzi. Chcesz powiedzieć, Marii cię znienawidzi. Tutaj mnie przyprowadził. Piękne miejsce. Poszłaś z obcym facetem? Byłaś szalona. Trochę jak ty. Nie bałam się ani przez chwilę. Gdy tylko wziął mnie za rękę, prosząc do tańca, wiedziałam, że będzie tym pierwszym. Więcej go nie spotkałaś? Był tu przejazdem. Opowiedz mi o tym wieczorze. Dużo wypiliśmy. Kręciło mi się w głowie. Tańczyliśmy. Trzymaliśmy ręce w ten sposób. I nagle on musnął delikatnie moje dłonie. A później spletliśmy palce, stając się nieomal jednym ciałem. Lepiej, że go nie znam. Na pewno ma jeszcze inne dzieci. Wolę myśleć, że kochał tylko ciebie. A ty kochasz Melvina? Tak. Jestem już prawie dorosła, mamo. Mamo? Pierwszy raz nazwałaś mnie mamą. To normalne, skoro opowiadasz mi o ojcu. Nie wiem, czy Melville mnie kocha. Traktuje mnie jak dziecko. Dlatego jest w porządku. Dałeś mi dwa dni, więc bądź cierpliwy. Oczywiście, że idę na karnawał. Wszyscy idą. Obiecuję, że będę grzeczna. Ha ha ha!
Jesteś piękny. Widzisz? Nie wstydzę się. Jeśli padniesz, nie będę cię reanimować. To mój wieczór panieński. Świetnie wyglądasz jako Lucrezia Borgia. Brakuje mi tylko ofiary. Właśnie nadchodzi. Chce mi się pić. Już dosyć wypiłaś. Alex. Wiedziałaś od początku. Piękny kostium, książę. Gdzie twój rycerz? Opuścił cię? Jest blisko. W moim sercu. Dobrze się czujesz? Co z tobą? Trzy noce nie spałem. Chodź, straszny tutaj hałas. To Marie. Z Pascalem czy z Aleksem? Ty jesteś Sabin? Tak, fajnie gracie. Masz dobry głos. Powinnaś go tylko podszkolić. Uruchamiam studio nagraniowe. Moglibyśmy pogadać. W dodatku jesteś ładna. To najważniejsze, prawda? Na pewno nie szkodzi. Jeśli myślisz, że polecę na obietnicę występu w chórkach, to się mylisz. Sabin gra coraz lepiej. Rozwija się.
Rozpoznałam twoje dłonie. Wszystko pamiętam. To byłeś ty. Okłamałaś mnie. Kochasz go. Oboje kłamaliście. Zraniliście mnie. Nienawidzę was. Muszę z nią pomówić. Tobie też muszę wyznać coś ważnego. Sabin nie jest moją siostrą. Sabin nie ma matrice. C'est ma fille. To moja córka. Ta fille. Jak to? Quelle fille? W trakcie naszej wspólnej nocy, 17 lat temu, zaszłam w ciążę. Chcesz powiedzieć, że Sabin... Muszę z nią pomówić. Zaczekaj. Nie widzisz tego? Ona cię kocha. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jestem jej ojcem? Tak. Przestraszyłeś się? To spadło na mnie tak nagle. Sam nie wiem. Nieważne. Zaczekaj. Dotąd radziłyśmy sobie same, to i nadal możemy. Nie idź tak szybko. Uderzyłaś się? Nie. Usiądź. Mój pantofelek, książę. Przestań. Tęsknię za tobą, Marie. Przestań, proszę.
Bonjour, princesse. Witaj, księżniczko. Alex? Ça va? Wszystko w porządku? T'avais un peu trop bu hier soir. Trochę za dużo wypiłaś. J'avais bu. Ty też nie czułeś się najlepiej. Potrzebowaliśmy siebie. Dobrze wiesz. To nie to. Nie lubię patrzeć, jak cierpisz. Mogłabyś mi dać tyle szczęścia. Próbowaliśmy być razem. Nigdy w to nie wierzyliśmy. Ale wiem, że mnie kochasz. Nie zaprzeczaj. Kocham Pascala. Dałaś mu piękny dowód miłości. Przed śmiercią ojciec namawiał mnie, żebym zostawił kamieniołom i wyjechał z tobą. Jestem gotów to zrobić. Zamieszkamy razem i będę cię kochał najmocniej, jak potrafię. Nie umieliśmy znaleźć wspólnej drogi. Teraz na to za późno. Alex? Marii? Udało się. Co? Ziele zakwitło. Naprawdę? To wspaniale. Nie ma chwili do stracenia. Muszę je zawieźć do laboratorium. Miło cię widzieć, kuzynie. Co nowego w kamieniołomie? Zwiększyliśmy wydobycie, a ci z wybrzeża zaczynają narzekać na ciężarówki. Nie przejmuj się. Wkrótce będziemy mieli za sobą mera. To rejestr ziem Walbonów i Lantosków. Jest gdzie wybudować rezydencję swoich marzeń. Nie zależy mi na tym. Coś cię gryzie? Nie. Pracy wystarczy na długie lata. Promenada nadmorska, luksusowe wille, a nawet pole golfowe. Lubisz golfa? Lubię tylko krowy i pampę. Nadal chcesz wrócić do Argentyny? Nie wiem. Zamierzasz zrobić Alexa merem, żeby położyć łapę na jego ziemiach. Myślałem, że sobie odpuścisz. Obiecałem ojcu. Alex na to nie pozwoli. Zrobi, co zechce. Odkryłem jego słaby punkt. Nie przeszkadzam? Skądże? Wejdź. Zostawiam was. Cześć, Pierre. Jak tam twój brat?
Już się z tym oswoił, ale nie cieszą go te wybory. Gdy zostanie merem, ty pokierujesz kamieniołomem. Dogadamy się. Twój brat jest zbyt dumny. Nie da się nic uratować. Wapno spaliło rośliny. Posadzisz je na nowo w przyszłym roku. Ziele zakwitło, to był cud. Anis mnie zawiadomiła. Nikt nie jest ranny? Zobacz, co zrobiłeś. Co zostało z ziela Kirke? Przykro mi, każę to uprzątnąć. Roślina wreszcie zakwitła, a ty wszystko zniszczyłeś. To nie jego wina. Byłeś obrońcą przyrody i nagle chcesz udawać szefa firmy. Nie panujesz nad tym. To był wypadek. Postawię ci nową szklarnię. Myślisz, że wszystko można kupić? Zejdź mi z oczu. Zgadzam się. Wyjdziesz za mnie? Tak. Mówiłaś poważnie? Ile razy mam powtarzać? Urządzimy wielkie przyjęcie z ogniami sztucznymi nad morzem. Lepiej weźmy ślub natychmiast. Na przyjęcia będzie czas później. Boisz się, że zmienisz zdanie? Po prostu chcę się obudzić w twoich ramionach, myśląc, że jestem twoją żoną. Nie mogę w to uwierzyć. Powtarzaj to sobie dla pewności. Tak, tak. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie, ale okaż trochę entuzjazmu. Nie wiem, dlaczego ludzie mieliby na mnie głosować. Kilka miesięcy temu byłem dla nich dzikusem od wilków. Teraz jesteś szefem firmy. Odniosłeś sukces i wkrótce się o tym dowiedzą. Jedynym atutem Beatrice Valbon jest poparcie starego, poczciwego Paziola. Ale ty masz mnie i pańską reputację. Nikt nie musi wiedzieć, że cię popieram. Jeśli wygram, nie dam sobą rządzić. Jest pan tego świadom? Oczywiście. Będziemy rozmawiać jak równy z równym. Wiem, że tego oczekujesz. Inaczej nie zgodziłbyś się. Była pani umówiona z profesorem Warnierem. Laboratorium 22 w głębi korytarza. Nie śmiałam odwołać spotkania, ale nie przywiozłam ziela. Przecież zakwitło. Tak, ale ciężarówka z wapnem wpadła na szklarnię. Wapno spaliło rośliny. Nie zdołałam nic uratować. Rozumiem pani rozczarowanie. Co pani teraz zamierza? Może zwrócę się do botaników za granicą. Sprawdzę, czy ziele jeszcze gdzieś występuje. To jest pewien pomysł. Szukanie igły w stogu siana. Co ci jest? Mama wczoraj nic nie jadła. Słyszałam, jak płakała w łazience. To minie. Marie mówi, że twoja mama jest bardzo silna.
Muszę iść. Dzień dobry, Emmo. Jak było w szkole? W porządku. Rozpraszasz się i nie słuchasz, co mówię. Ile wynosi pierwiastek z 16? Ciągle tylko reguły i wzory. Nie potrzebowałem pierwiastków, żeby uciec z Turcji. W matematyce nie wystarczy życiowy spryt. Ja otworzę, mamo. Licz dalej. Dostarczono to dla ciebie. Kaseta od Pascala. Nagrał swoje oświadczenie. Będzie film. Skończ pracę domową. Spójrzcie. Pascal sfilmował pod wodą posągi. To ich poszukiwał ojciec. To przez nie zginął. Cieszyłby się, że możesz je zobaczyć, mamo. Ciekawe, kogo przedstawiają. Tata na pewno wiedział. To powinno pomóc. Przepraszam. Co ty tu robisz? Ja jest trochę przemęczona, nic więcej. Dałem jej coś na wzmocnienie. Benzomil na wzmocnienie? Nie radzę sobie. Od kiedy Marco odszedł, wszystko się wali. Sądziłam, że poradzisz sobie bez niego. Kiedy poczuję się lepiej, odstawi tabletki. Wstyd mi mojej słabości. Ale nie zasłużyłam na to, co mnie spotkało. Samuel ma rację. To ci pomoże pokonać depresję. Głowa do góry, siostrzeczko. Wyjdziesz z tego. Odwagi. Powinnam była wcześniej interweniować. Bea uchodziła w rodzinie za taką, która nigdy nie ma problemów i nagle jej świat runął. Co pan o tym myśli? Jest w depresji. Trudno ocenić, jak długo to potrwa. Potrzebuje pomocy. Dałem jej adres terapeuty. A co z wyborami? Może kiedy zostanie merem, łatwiej zapomni o własnych problemach. Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Żeby walczyć, trzeba wierzyć w siebie. W każdym razie, jeśli zrezygnuje, nie wolno jej obwiniać. Pójdę już. Gram dzisiaj z sąsiadem w kule. Wystawi pan świadectwo zdrowia pannie młodej? To znaczy komu? Mnie. Wychodzisz za mąż? Wspaniale. Kto jest twoim wybrankiem? Pascal Bobio. Najważniejsze, żebyś była szczęśliwa. Je certifie.
Nie wiem, po co startujesz w wyborach. Przemyśl to. Twój kuzyn jest niebezpieczny. To jedyny sposób, żeby go pokonać. Byle tylko Agnes nie stała się kartą przetargową. Zgodziłem się kandydować, żeby chronić ludzi, z którymi pracuję. Cześć, Sabine. Dzień dobry. Możemy zamienić dwa słowa? Zwracam ci go. Jest twój. Już go nie chcę. Przepraszam za tamtą scenę. To moja wina. Nie chciałem, żebyś myślała, że to, co czuję do ciebie, wiem. To nie miłość. Jesteś mi bardzo bliska. Trudno to wyrazić. Agnes powiedziała mi, że jesteś jej córką. Co to zmienia? Nie umiem mówić o takich sprawach. Zależy mi na was, na tobie. Nie chcę, żebyś miała do mnie żal. Mówisz, jakbyś miał zostać moim ojczymem. Wybacz mi. Kocham cię. Możesz mi sprawdzić matmę? Pokaż. Przenosisz się do Pascala? Jeszcze nie macie ślubu. To kwestia dni. Nie będę cię już widywał. Nie mów tak. To będzie również twój dom. Znasz Pascala od niedawna. W Kurdystanie to rodzice wybierają dzieciom mężów i żony. Nigdy nie masz swobody wyboru. Czasami decydują rodzice, czasami życie albo przeznaczenie. To znaczy co? Nie wiem. Ale matma bez błędu. To dużo prostsze niż miłość. Tak. Koniec odcinka 7. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Czysz. Czytał Maciej Gudowski.